Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w codzienniku biblijnym. Dziś 31 dzień lipca, środa. Na dzień dzisiejszy są słowa z księgi Ezechiela, z 20 rozdziału, wiersz 44. Poznajcie, że ja jestem Pan, gdy postępuję z wami przez wzgląd na moje imię, nie według waszego złego postępowania i według waszych przewrotnych czynów. I z listu do Rzymian, z 5 rozdziału, 8 wiersz. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Moi drodzy, dzisiejsze fragmenty Słowa Bożego pokazują nam niezwykłą prawdę. Prawdę o nas samych i prawdę o Panu Bogu. Pokazują nam prawdę o tym, że jesteśmy słabi, grzeszni, często upadamy. Tak naprawdę zasługujemy na potępienie, na karę, bo zbyt często pogrążamy się w mroku grzechu. Ale Bóg? Bóg postępuje inaczej, niż wskazywałaby na to ludzka logika. My często jeden drugiemu niestety odpłacamy tym samym, co nam uczyniono. A Pan Bóg? Pan Bóg działa inaczej. Pan Bóg mówi: poznajecie, że jestem waszym Bogiem, bo postępuję z wami nie tak jak wasze winy, ale ze względu na swoje imię. To niezwykłe. Widzimy Boga, który lituje się nad człowiekiem, który przychodzi, aby obdarzyć mnie i ciebie swoją łaską, miłością. Mówiłem, że niestety często otaczamy się mrokiem grzechu, a Bóg w ten mrok chce wpuścić swoją światłość, swoją miłość. Apostoł Paweł miał tego świadomość i mówi: Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Jezus Chrystus, jako prawdziwa światłość, przyszła na świat, aby rozpędzić mroki grzechu i aby dać nam łaskę, obdarzyć zbawieniem. W minionym tygodniu u nas w parafii w Jastrzębiu przeżywaliśmy niezwykły czas z dziećmi. Mieliśmy day camp, przylecieli nasi przyjaciele ze Stanów Zjednoczonych i przez cały tydzień mówiliśmy o tym, że Bóg w Chrystusie jest światłością i dzięki tej światłości my również wezwani jesteśmy do tego, aby świecić. Towarzyszyły nam słowa z Ewangelii według Mateusza z rozdziału 5. Tak niech świeci wasza światłość. Tą światłość, którą otrzymujesz od Boga, tą łaskę, którą On tobie daje, chciej przekazywać dalej, dzielić się nią codziennie. Z tymi, z którymi mieszkasz, z tymi, których spotykasz na swojej drodze, z tymi, których być może dopiero poznasz. Moi drodzy, ruszamy w kolejny dzień, w zasadzie w drugą połowę wakacji. I życzę nam wszystkim, abyśmy mogli codziennie doświadczać ogromnej Bożej łaski, byśmy się z niej cieszyli i byśmy chcieli się nią dzielić z każdym, kogo nas w naszej drodze spotkamy. Wszystkiego dobrego i zostańcie z Bogiem.